Borys zaprosił do szkoły starszego kuzyna. Razem z Darią chcą go zeswatać z Różą. Mają nadzieję, że Róża zakocha się w studencie i wtedy pozwoli im być razem. Znasz ją? To Róża. Twoja była? Serio? Nie może znaleźć sobie chłopaka. Wierzcie mnie, to zajebista laska. No, może jest wybredna, a może chodzi o charakter. A ty? Czemu z nią zerwałeś? No bo zakochałem się w innej. I kto ty jest wybredny? Przypominam ci, że od roku nie możesz znaleźć sobie dziewczyny. No dobra, a w sumie to masz rację. I co, myślisz, że może ja i Róża? Wiesz co, mam przeczucie, że się polubicie. Robiliśmy ostatnio standard na niemiecki. Całkiem nieźle wyszło. No pokaż, co tu masz. Róża zna Igora i od jakiegoś czasu obserwuje go na portalu społecznościowym. Chłopak bardzo jej się podoba, ale nie miała odwagi go poderwać. No przed szkołą stoi super chłopak. Jaki chłopak? No, jest boski i ma rozbrajający uśmiech. No dobra, ale gadałaś z nim? No, zapytałam tylko, jak ma na imię. Zgadnij. Nie wiem, Szymon? Igor. Fajne imię, co nie? I jest studentem architektury. Student? No. Ej, a to nie jest przypadkiem kuzyn Borysa? Nie, Borys ma takiego kuzyna? No tak, jarałam się nim na fejsie. Nawet go chciałam do kina zaprosić, ale stchórzyłam. No to teraz masz okazję, bo stoi u nas przed szkołą. No chodź, jeśli to jest on oczywiście. Ej, to jest ten kuzyn Borysa. No to chodźmy do nich. Róża nie domyśla się, że spotkanie z Igorem zostało ustawione przez Darię i Borysa. Jest podekscytowana, kiedy widzi chłopaka przed szkołą. To jest Igor, mój kuzyn. Hej, jestem Daria. Igor. Oglądaliśmy film z naszej sondy. Wy się znacie, nie? Tak, znamy się. Cześć, Róża. Co słychać? Wszystko okej. Okay. Obserwuję cię na fejsie. To znaczy, fajny masz posty. A ty zdjęcia? To ja spadam po plecach. No dobra, to ja też może pójdę po plecach. W ogóle słyszałam i widziałam, że byłeś w Wietnamie. Ta masakra. 2 tygodnie na samym ryżu. Naprawdę? No, oprócz tego 200 dolców w kieszeni w szaleństwo. Co ty mówisz? Ja ostatnio wydałam 200 dolców na buty i teraz mi głupio. A, tam przesadzasz. Naprawdę fajna z ciebie dziewczyna. Nie rozumiem, czemu nie możesz znaleźć sobie chłopaka. Słucham? Nie wiem, czemu to powiedziałem. Dobra, Igor, nie jestem idiotką. Co, Borys ci to kazał przyjść i mnie poderwać, prawda? Nie, Róża, to nie tak. Po prostu, ej, Róża. Wiesz co, też muszę iść po plecak. Przestań. Nastolatka jest wściekła na przyjaciółkę i byłego chłopaka. Domyśla się, że to oni zorganizowali jej spotkanie z Igorem. Żebyście mogli się ze sobą spotykać i żebym wam dała spokój. Róża, nie krzycz na Darię, to był mój pomysł. Róża! Ufałam ci, a ty się z nim wciąż spotykasz. Ale zrozum! Co zrozum? Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Więc dlaczego mi to ciągle robisz? No bo ja kocham Borysa, nie rozumiesz tego? Ale dobrze, jeśli tak bardzo cię to boli, to okej. Okay. Będę obżerać cię czekoladą, ryczeć w poduszkę i umierać z tęsknoty. Proszę bardzo. Wiem, że nic do mnie nie czujesz. A co ty możesz wiedzieć? Nie chcę, żebyśmy byli razem, bo nie. Bo jesteś uparta i egoistyczna. Nie jestem egoistką. Nie? To spójrz mi w oczy i powiedz, że nadal coś do mnie czujesz. No właśnie.